nam drogę przez ten las. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefield 1. Dzisiaj przejdziemy sobie przez mgłę, chroniąc czarną bez przed szkopami, frycami, czy jak zwał, tak zwał. Już słychać jakiś tutaj. Fajnych, pomocnych ziomków. Okej, udało się. Udało się ogarnąć to, co oni tutaj mają. Jest pompka. Chodź tu, synu, szybko! Zaraz, uspokój się tam. Granaty też mi się przydadzą. C4 mi się nie przyda. Edwards, tu jesteś, chłopie! To no. Magia, kierowco. Czysta magia. Trudno nawet zauważyć, że mamy wojnę. Cofnij się. Sforsuję ten trud pocisk. Cholery nie widzę. Edwards, dawaj. Będziesz nas prowadzić. Standardowo prowadzić was muszę, bo nie wiecie, jak przejść przez... Zaalarmowałem innych ziomków tutaj. Dobra, załatwiony gościu. Załatwiony, załatwiony. Może tutaj jakąś inną, lepszą broń dostanę. Ciekawszą z mojej perspektywy dla mnie. Nie automatik okopowy, nie. Nie. To też. A tu co? Też nic ciekawego. Także jest czarna bez. Cieszę się, że jesteś po naszej stronie, Edwards. No jedź, jedź, jedź. Czasu tu nie ma. Cholery nie widzę. Edwards, dawaj, będziesz nas prowadzić. Tak, całe życie. Wow, a ja tu się wrzuciłem. Same działa tu.
Gdzie są jeszcze ziomki inne? Dobra, weźmiemy już teraz tego. Będziemy się bawić klasycznie. Chyba, że tu coś ciekawszego. No nie, no, nic ciekawego nie ma. A nie, jest coś ciekawszego. Tylko, czy ja sięgnę go? Nie. Dobra. Idziemy za naszym czołgiem. Nieźle poszło, Edward. Jeszcze trochę i wydostaniemy się z tego lasu. No tak. Daj mi się bez. Potrzebuję troskliwego oka. Możemy ruszać. Dobra, wystarczy. Że wkrótce wydostaniemy się z tego lasu. Później jeszcze tylko ten most i będziemy już blisko. Ale póki co nadal musisz sprawdzać teren, coś mi... Na moście! Niemcy! Ognia! No tak, tak, tak. Dobra, już spokój. To mogę za to wziąć? Tak. Nie, no, gdzie to panie? Gdzie z takim czymś mam biegać? Tu mieli takie coś. To, tu jeszcze jeden kolega miał coś takiego. Spodziewam się, że będą gotowi na starcie w czołgie. Przyciągniemy ich ogień, a ty zaatakuj od tyłu. No dobra, zaraz zobaczymy, co da się zrobić tutaj dla was. Nie. 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 No to już miałem, dobra. Nie, no bez sensu. No i gdzie są kolejne posiłki? O, to będzie jadka, panowie.
Już po wszystkim? Nie ma o czym gadać, tu mistrz tego, czołgista jest prawdziwy. No, gdzie jeszcze? Jedzie tu. Rado byłby szybciej ten kaliberek. O! Chałupę mu urwał. Zaraz, co ty będziesz mi rozkazywał? Stary dziadku tam. Zobaczymy, co oni tu mają. No, tu jest coś ciekawego. Zaraz. Już idę do was teraz, zaraz, nie wiem po co, ale idę. Starczy na dziś tej zabawy. Siadaj, będziesz kierować Edward. Wynoś mi to. Przeżyj samego siebie, Edward. Jeśli przeżyjemy, to teraz? No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić, zostawić łapkę w górę, komentarz, zasubskrybować, by być na bieżąco z odcinkami, jakże fajnie. Z fajnej gry, no bo dopiero to jest trzecia misja chyba. Także druga misja, ja się żegnam z wami, do zobaczenia. Tylko obejrzymy sobie do końca cutscenkę, nie? Żebyśmy mieli wejście, wstęp do jakby kolejnego odcinka. Czy widzisz wioskę? Tak. Tak, widzę. A nasze czołgi? Czy widzisz tam gdzieś nasze czołgi? Edwards. Tak. Ale nasze to one już nie są. Czyli świece. Świece dla bez powinny być w tej wiosce. Czołg to już złom, a on nie dożyje poranka. Przesrany. Czyli co, po prostu porzucasz misję? Nie rozumiesz? Finch i Pritchard, my wszyscy byliśmy spisani na straty. Jeśli tak to widzisz, Machmanus, to idź sobie. Nie waż się tak do mnie mówić. Mam więcej misji na koncie, niż ty zażarłeś obiad. Więc lepiej, kurwa, idź stąd. No.